To chyba trzeba opowiedzieć tą historię, bo jest wiele osób, które nie znają, być może nie śledziły tego, jak doszło w ogóle do takiego pomysłu. Jest tutaj sprawczyni zapewne tego całego. Znaczy, ja myślę, że ten projekt miał tak naprawdę wielu ojców, bo pani dziekan Zofia Udzelac, która oczywiście tam, że tak powiem, drążyła mi dziurę w brzuchu, była w pewnym sensie pośrednikiem no jak gdyby energii i adresatów chyba o wiele jednak jakoś dla mnie istotniejszych, wybacz Zosiu, czyli studentów Wydziału Aktorskiego. Tylko chciałem Państwu jakby wytłumaczyć jedną rzecz, może to nie jest zbyt polityczne, co powiem, no ale muszę się z tego zwierzyć. Że to, że studenci chcą, to jest jeszcze jak gdyby za mało, prawda? To jest cudownie, że w ogóle studentom coś się chce, od razu jak gdyby adrenalina skacze. Natomiast jak gdyby generalnie studentom dosyć często coś się chce, natomiast kiedy ja usłyszałem pierwszy raz o idei zrobienia tego dyplomu, to szczerze mówiąc obśmiałem się w myślach, kiedy Zosia do mnie przyszła, że jest taka inicjatywa. Nie powiedział mi tego wprost, że prawdopodobnie postradała zmysły i że jak gdyby, żeby zmieniła adres. No ale pomyślałem sobie, no dobrze, Zosiu, porozmawiajmy, może jutro o tym zapomnimy. Ale zobowiązałem się do tego, że pójdę zobaczyć tych młodych ludzi, ponieważ po każdym roku, oni byli wtedy po trzecim roku, jest taka sesja końcowa egzaminacyjna, gdzie oni pokazują swoje tak zwane egzaminy, które też są właściwie tak naprawdę rodzajem pewnych mini przedstawień teatralnych. I ja wtedy poszedłem tych ludzi zobaczyć i muszę powiedzieć, bez jakiejś takiej, no, nie, jakiejś takiej bezsensownej kurtuazji, ja dosyć okrutnie oceniam ludzi i sam lubię być okrutnie oceniany, więc wydawało mi się, że nagle zetknąłem się z taką grupą młodych ludzi, którzy są niezwykle utalentowani, którzy są bardzo różnorodni, mają bardzo silny potencjał i po prostu nastał taki moment, że mi się jak gdyby zachciało, prawda? To jest takie strasznie istotne, bo to, że jestem rektorem tej szkoły, też nie znaczy, że ja muszę robić filmy w tej szkole, przecież nie ma takiego obowiązku, prawda? Choć tu chodziło jednak o jakiś akt, przepraszam za sformułowanie, twórczy, czyli trzeba musiał być jakiś obieg energetyczny, jakiś punkt zapalny, który to wszystko wystartował. I rzeczywiście mi się wydaje, że ci młodzi ludzie, którzy tutaj siedzą, no i cała grupa tych, których tutaj dzisiaj nie ma, no rzeczywiście wydało mi się, że mają jakiś taki ogromny potencjał. Mówię o tym nie bez kozery, dlatego to wcale tak nie jest zawsze po prostu. My zawsze, kiedy przyjmujemy młodych ludzi do szkoły filmowej, staramy się wybrać optymalnie, ale życie jest skomplikowane i bardzo różnie, że tak powiem, reguluje energię i po prostu jest rzeczą naturalną. Ci, którzy jak gdyby są bliżej tego tematu, wiedzą o tym, że są tak zwane lata gorsze i lata lepsze, mimo tego, że zawsze chcemy, żeby były najlepsze, prawda? No i to był taki naprawdę bardzo dobry rok, też takich, wydawało mi się, bardzo ciekawych ludzi, skomplikowanych, poszukujących i co najistotniejsze, tak jakby chętnych do pracy, którzy nie mają jakiegoś takiego dziwnego, niedojrzałego i narcystycznego stosunku do zawodu, który bardzo często charakteryzuje młodych ludzi, że oni by chcieli dostawać propozycje i wtedy oni to będą grać, jeżeli te propozycje będą im jakoś w pewnym sensie odpowiadały. A jeżeli nie, no to oni wtedy będą chorzy albo pojadą do serialu we Warszawie, prawda? Nie mówiąc o tym, jak gdyby pani dziekan. Więc w pewnym sensie to była taka grupa i to spowodowało, że gdzieś jakoś to się rozkręciło wszystko, cała ta energia i zaczęliśmy pracować. No.